Try to summarize training first and then talk more broadly in Polish if you allow me. Ladies and gentlemen, I am responsible for Proszę Państwa, dzielą nas rozmaite różnice. Są to różnice językowe, są to różnice kulturowe, ale na pewno nie dzieli nas różnica ekranu, czyli to, co oglądamy, jak odczuwamy, jak to widzimy. Języka angielskiego. Okej. First of all, I would like to welcome all the guests to this conference. Po pierwsze, chciałbym powitać wszystkich gości na tej konferencji. I would like to thank the city and the region for supporting the conference. Chcę również podziękować Łodzi i organizatorom konferencji. And I would like to... Both sides of this project. Curtain more in the process of the development, making a co-production. With it covers to both partners on all history of this journey with the reason of the documentary. Mamy problemy i zagadnienia głównie na tle pojęć podstawowych właśnie dla tych dyscyplin. W drugiej części postaram się przedstawić, jak te pojęcia z zakresu teorii, zwłaszcza pojęcie projekcji i identyfikacji. ...nej dystrybucji, oni oglądali takie obrazy, które wpływały na ich na przykład krojenia. Również, jak tutaj już powiedziane, film jest takim przykazem, że działa bardzo bezpośrednio. Ja może jeszcze przypomnę, że jestem z Polonii. Kupić z gazetą. Można dojść do wniosku, że niektóre filmy na pewno nam nie pomagają, co poznajemy po tym, że zamiast się lepiej poczuć, czujemy się głupio. Członka rodziny tylko dlatego, że on zgłosił nieorientację seksualną pod tytułem Bartka Tartaków. Teraz na przykład być może poleciłabym film pod tytułem Śniadanie na plutonie. Dramy, czy też z pracy w ich gabinetach, jak i przez ludzi, którzy mają kontakt z innymi, czy to edukatorami, czy nauczycielami. Są na kartce kinodramy. Przyszło jej coś takiego do głowy. Po seansie chciałam się pokazać jednym, że to ma sens. Że o ile w Polsce mamy doświadczenie rozmawiania o filmie, o życiu dzieci, takim, jakim on naprawdę bywa. Chciał się pokazać filmy, gdzie można z bohaterami się utożsamić, bo oni też chodzą do szkoły, też nie są super bohaterami, są zwykłymi dziećmi. W związku z tym chciał się poza tym pokazać dzieciom filmy. Film to sztuka popularna. Sztuka popularna i edukacja. Sztuka popularna często rozumiana jako sztuka masowa, jako kultura masowa. Dlaczego Palowa? Ponieważ pytanie brzmi, kiedy my nakręcimy film,
Czyli oni chcieli wykręcić film, a ludzie siedzieli po kątach przerażeni, bo nie wiedzieli, jak się mają zachować. Ja oczywiście miałem w tym niezłe trochę, bo tak naprawdę widziałem w filmie dużo pozytywnej energii, dokonał czegoś wielkiego. I tam był na przykład, który ogólnie nie lubi zbyt dużo mówić, a jakby tworzenie pewnych wartościowych tajemnic dla niego problemem, jako pierwszy dostał mikrofon i powiedział bardzo piękne zdanie, więc automatycznie wiele osób, które znało go, było na tym pokazie, było bardzo zdziwione. I to był właśnie ten efekt, którym jego komunikacja ze społeczeństwem, jego komunikacja z artystami. Ja się zastanawiam nad tym, jak można wykorzystywać film, jeżeli chodzi o badania społeczne. Na świecie bardzo wręczny do wykorzystywania generalnie audiowizualności. Film przede wszystkim nie jest celem. Absolutnie nie jest celem, nie jest rezultatem. To nas nie interesuje. To jest tylko i wyłącznie narzędzie.